Po sąsiedzku od Tczewa w Lisewie Malborskim powstaje mural. Temat przewodni, oczywiście kolejowy, a całość działań tak naprawdę powstała dzięki inicjatywie mieszkańców. Pomysł pojawił się z tego względu, że no, ten wiadukt nie był reprezentatywny, a słowa tutaj nieparlamentarne królowały. No i tak stwierdziliśmy razem z sołtysem, że byłoby dobrym pomysłem zamalować to. I najpierw zaczęliśmy od tego, że poprosiliśmy PKP o wsparcie, żeby zobaczyli, przyjrzeli się tematowi. Uznali, że no, wiadukt jest w stanie technicznym dobrym, natomiast no, za takie zniszczenia nie odpowiadają. No i sobie pomyśleliśmy, że to byłaby dobra okazja, dobry pomysł. To jest też nasza wizytówka, żeby wyglądał lepiej. No i od tego się zaczęło, jakieś pozwolenia od PKP. No i potem duże zaangażowanie sołtysa i społeczeństwa, pozyskanie pieniędzy najpierw z akumulatora społecznego, dzięki któremu mogliśmy przygotować festyn. A z tego festynu środki właśnie poszły na przygotowanie tego muralu. Jest dużo mieszkańców, którzy chcą się angażować. Są grupy takie jak Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Sportowy OSP. Naprawdę zaangażowanie jest duże, to robi wrażenie. No wierzymy, że to jest dopiero początek tego, co przed nami, i takich inicjatyw będzie zdecydowanie więcej. Za wykonanie muralu w Lisewie Malborskim odpowiada firma Artlinia, której prace można znaleźć na ścianach w Polsce, Egipcie i Londynie. Artyści realizowali projekty dla Walta Disneya oraz takich światowych gwiazd jak Madonna. Inspiracją jest kolejka tutaj wąskotorowa, która jeździła tutaj zawsze, tak? No i w ogóle cała koncepcja, to tutaj bardziej bym skierował to pytanie do mieszkańców i do sołtysa, ponieważ to od nich to wyszło, oni to organizowali i tak dalej. No my, że tak powiem, znaleźliśmy się na ich drodze tutaj do zrealizowania tego pomysłu. A jak wygląda sama realizacja? Czy to jest trudna powierzchnia i czy to jest trudne miejsce? Powierzchnia jest trudna przez fakturę, więc to bardzo uciążliwie, dużo trzeba więcej nałożyć jakby pracy, tak, przy tym nakładaniu farby, ale... No, jest hałas, ulica i tak dalej, ale... Ale mieszkańcy przynoszą zupę, przynoszą ciasta, przynoszą herbaczniki, herbatę, kawę, więc jesteśmy bardzo fajnie zaopiekowani i generalnie miło się tu przyjeżdża. No to jeszcze muszę spytać, do kiedy potrwają prace i kiedy tak w pełni mieszkańcy będą mogli cieszyć się z tego dzieła? Tak, szacujemy około jeszcze 2 tygodni. Tak mniej więcej. My liczymy na to, że nam się to uda. No tak, bo weekendy raczej odpisujemy od tej realizacji, więc no, tylko te dni w tygodniu, więc jakieś, ja myślę, 2 tygodnie, czyli 10 dni takich roboczych. Poza względami estetycznymi, jaki jest jeszcze cel tej pracy? Generalnie pomysł jest taki, żeby to była taka brama wjazdowa na Żuławy, takie przywitanie tych gości, którzy tędy przyjeżdżają. Tak jak widać, ruch jest spory, jest bardzo duży, więc to jak będzie taki miły element, który będzie witał wszystkich, którzy tutaj jadą i którzy jadą w stronę Żuław. Czy w ramach tego projektu i tego działania jest tylko mural, czy są jeszcze jakieś dodatkowe zadania, albo czy są pomysły na przyszłość? Generalnie nasza współpraca z firmą Artlinia jest wielopłaszczyznowa. Oprócz samego muralu artyści jeszcze będą prowadzić w szkole wykłady. Chcielibyśmy, żeby naszych uczniów też natchnęli. Być może ktoś swój jakiś ukryty talent odkryje i tak dalej. Więc będą wykłady w szkole. No i nagrywamy fajny dokument o Lisewie, który będzie nas pokazywał z fajnej, takiej ciekawej strony. Tym też się właśnie dzięki współpracy z Artlinii będziemy zajmować.